Dalekowschodni Okręg Federalny to jeden z 8 okręgów, jakie są w Rosji. Ten okręg jest najdalej wysuniętym na wschód. Położony jest nad Oceanem Arktycznym i Oceanem Spokojnym. Jednym z większych miast jest tutaj Władywostok, który jednocześnie jest stolicą kraju nadmorskiego. Władywostok jest stosunkowo młodym miastem, bo założony został dopiero w 1860 roku jako przystań, ale już 2 lata później stał się bardzo ważnym portem. Najpierw dla Rosji, a później dla Związku Radzieckiego. Był to największy port marynarki wojennej na Oceanie Spokojnym. Kiedyś miasto zamknięte, dzisiaj już otwarte dla każdego. Jest położone na wzgórzach. Ładnie to wygląda, ale niestety architektura postkomunistyczna jest siermiężna i dopsuje troszeczkę widok tego miasta. Pierwsze wrażenie po wylądowaniu we Władywostoku? No oczywiście Polacy pierwsze co zwracają uwagę to na drogi. Trzeba przyznać, że całkiem niezłe. Cała ta trasa z lotniska do Władywostoku, około 60 km, jest naprawdę bardzo ładną autostradą. Wyprawa nasza, która łącznie wjedzie z Hiroszymy do Frankfurtu, będzie się odbywać samochodami Mazda 3. Oczywiście trzecią generacją Mazda 3, która w tym roku podczas salonu we Frankfurcie będzie miała swój debiut. Samochody już są przygotowane i jutro ruszamy w trasę. Ale o tym, co nas czeka jeszcze w późniejszych relacjach.